Wasze piosenki to są przede wszystkim historie opowiedziane i doświadczone na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat mojego życia. Te doświadczenia, które przeżyłem, które zaobserwowałem, przelałem w pewien sposób na warstwę słowno-muzyczną. I doświadczyłem tego na własnej skórze, że niektóre z kompozycji wręcz bezpośrednio wpłynęły na historię pewnych osób. Dla mnie wartości, o których chcemy mówić, to są przede wszystkim rodzina, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla pracy, dla poszanowania innej wartości również. To są wszystkie nasze, że tak powiem, zdobycze wyniesione z domu rodzinnego. Tego nauczyły nas mama, tata, dziadkowie. I stojąc obecnie na scenie jako czterej bracia, w tym bliźniacy, czujemy się z jednej strony wyróżnieni, a z drugiej strony mamy świadomość tego ciężaru i takiej odpowiedzialności, żeby po prostu tego nie zniszczyć, tego, czego nauczyliśmy się jako dzieci. Teraz mamy własne rodziny, mamy własne dzieci i właśnie te wartości, o których wspomniałem, chcemy im przekazać. A na scenie, mówiąc publiczności, a bardziej może też akcentując, przypominając o tym, że rodzina to jest wielka wartość, rodzina to jest siła, o którą musimy walczyć, dbać. Myślę, że publiczność to czuje i odwzajemnia to, przychodząc na nasze koncerty, nasze występy. Dzisiaj, mam nadzieję, będzie podobnie. No, nie możemy tego rozgraniczać, prawda? I zarówno dla mnie, mówiąc ja, ale też mówiąc my, mam na myśli tutaj naszą rodzinę, rodzinę Szczepaników. Czterech braci na jednej scenie to jest z tego co wiem, ewenement na skalę europejską. Nie ma takiego drugiego zespołu. Dlatego ja tego nie mogę rozgraniczać i nie jestem aż tak silny, żeby mówić w pierwszej osobie. Zawsze podkreślam, że dla nas, dla braci Mateusza, Marka, Maćka i mnie, utrzymanie zespołu, utrzymanie też firmy, bo to jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, i wartości rodziny to jest klucz. Jeżeli uda nam się to zrobić, powiedzmy, spotkamy się za 10 lat, 20, 30 w tym samym składzie i będziemy występować dla publiczności, to znaczy, że nam się uda. Na razie idziemy, mam nadzieję, w dobrą stronę. O muzycznych marzeń to mamy całe mnóstwo. My też podpatrujemy swoich kolegów z branży, zarówno tutaj na naszej polskiej scenie rodzimej, jak i tych największych, najwybitniejszych artystów, którzy występują już dłużej od nas. Przede wszystkim zwracamy uwagę na rozwój technologiczny i tutaj wydaje mi się, że również idziemy w dobrą stronę, ponieważ zespół Pectus jest jedynym albo jednym z nielicznych takich zespołów, które wykorzystują technologię w taki sposób, na taką skalę. Zresztą będziecie mogli Państwo dzisiaj usłyszeć i zobaczyć nasze rozwiązania technologiczne, które wpływają na show, na jakość show. Mam nadzieję, że będziemy się rozrastać i będziemy dalej poszerzać swoje instrumentarium i warstwę właśnie tą technologiczną i ten rozwój będziemy dalej kontynuować z sukcesem. Hasło 24. Salwatoriańskiego Forum Młodych brzmi: co słychać? Więc pytanie, co słychać? No, u nas przede wszystkim są wakacje, więc ten nastrój spotykania się z publicznością w różnych miejscach w naszym kraju,
sporze nam wielu radości. Dużo radości. W zasadzie nasze funkcjonowanie jako artystów na scenie, i teraz akurat na chwilę rozgraniczymy sprawę rodziny, mówię tutaj o samych występach, koncertach, spotykania się po koncercie z fanami, z publicznością, to jest klucz. No, gramy dla drugiego człowieka. I na samym początku naszej rozmowy wspomniałem, jeżeli nasza piosenka jakakolwiek w jakiś sposób wpływa na życie czy losy kogoś innego, no to już jest sukces naszego zespołu do tej pory. I nie jako kompozytora też to w pewien sposób uskrzydla, że mogę pisać piosenki, że dostałem taki dar. I jestem ciekaw, co mnie będzie słychać za jakiś czas. Czy ta wena przyjdzie, czy będzie kontynuowana i w jaką stronę ten rozwój nasz kompozytorski i zespołowy będzie skierowany. Wierzę w to, że będzie kontynuacja, bo to jest dla nas najcenniejsze.